Cześć, tutaj Dominika. Dzisiaj przedstawimy Wam serię najgorszych filmów, które powstały na podstawie gier komputerowych. Niestety fani cyfrowej rozrywki nie mają szczęścia do adaptacji ich ulubionych tytułów. Zobaczymy jednak, które z nich były naprawdę beznadziejne. Alone in the Dark z 2005 roku. Jedna z lepszych gier survivalowych z klimatami horroru doczekała się wyjątkowo niestrasznej i nędznej adaptacji dekadę temu. Za to smutne dzieło odpowiada oczywiście antykról ekranizacji gier komputerowych, czyli Uwe Boll. Człowiek, który każdy tytuł, którego się dotknie, zamieni w kawał gór. Mortal Kombat 3 z 1997 roku. Film teoretycznie bazował na trzeciej części z serii o morderczym turnieju. Wyszła z tego jednak niestrawna buła, do tego czerstwa w efekty i z marnymi dialogami. Filmu nie uratowały nawet sceny walk, które nie cechowały się niczym specjalnym. Fabuła balansowała na granicy idiotyzmu, a jej całkowitego braku. Fani Mortal Kombat powinni unikać tego tytułu jak ognia. In the Name of the King, a Dungeon Siege Tale z 2008 roku. Kolejne dzieło Uwe Boll'a, tym razem w klimatach fantasy. Film cechuje nieprawdopodobnie zły montaż oraz absolutnie niespójna fabuła czy błędy logiczne. Teoretycznie bazuje na grze Dungeon Siege, ale jak to Boll ma w zwyczaju, z oryginału pozostał właściwie jedynie tytuł. Dodajmy do tego ohydną ścieżkę dźwiękową i mamy produkcję, której oglądać się po prostu nie da. Super Mario Bros. Z 1993 roku. Teoretycznie przygodowe kino familijne z humorystycznymi elementami, nutką psychodelicznej grozy i przedziwnych efektów specjalnych. W rzeczywistości wyjątkowo dziwna, wręcz groteskowa adaptacja przygód bohaterskiego hydraulika i jego brata. Świat wykreowany w filmie w głównej mierze opiera się na dziwnych glutach, styropianowych lokacjach, okropnej grze aktorskiej i nie do końca przemyślanej fabule. Można obejrzeć w celach naukowych. Blood Rain z 2006 roku. Uwe Boll nie przestaje zadziwiać, tylko ten niemiecki reżyser potrafi z świetnej i brutalnej gry o seksownej wampirzycy zabijającej nazistów zrobić nudną i tandetną opowieść, która dzieje się w zupełnie innej czasoprzestrzeni. Film poza główną bohaterką, choć jej kreacja jest mocno naciągana, nie ma nic wspólnego z oryginalnym tytułem. Postal z 2003 roku. Kto odpowiada za wyjątkowo nieudaną adaptację bardzo kontrowersyjnej gry Postal? Oczywiście raz jeszcze Uwe Boll. Bohater serii, czyli The Dude, był nikim innym jak psychopatycznym mordercą, który postanowił wyrżnąć pół swojej dzielnicy. W filmie jednak uświadczymy ostre żarty polityczne angażujące Osamę Bin Ladena, czy wyborny humor toczący się zamachu z 11 września. Boll za ten tytuł otrzymał nagrodę za najgorszego reżysera. Należała mu się. Silent Hill z 2006 roku. Na koniec kontrowersyjna adaptacja jednej z kultowych serii gier, czyli Silent Hill. Choć wizualnie film wyszedł świetnie, fani absolutnie nie zaakceptowali filmu. Widzowie postronni oceniali film jako dobry. Punktując jego klimat, to znowuż gracze wytykali odejście od oryginału i dnili zdjęcie tematyki gry i jej historii. Dajcie znać w komentarzach, czy istnieje ekranizacja gry, która przypadła Wam do gustu, a którą z nich uważacie za najgorszą. Zapraszam także na kanał Zajegranie, do którego się przenoszę. Do zobaczenia!